Gospodarze rozpoczęli w białych strojach, w czarnych. Goście, którzy walczą dziś, można powiedzieć, o cud, bo tylko zwycięstwo przedłuży im szansę, aby pozostawić gol! 15 sekunda! Stracił futsalówkę, a mowa tutaj oczywiście o Iwaldo Gomesie, który strzał i gol! Taka niepozorna sytuacja, strzał Dominika Soleckiego i czwarta minuta, mamy prowadzenie już dwubramkowe. Zbyt mocne, zbyt optymistyczne, że Davinson Silva będzie w stanie dojść do futsalówki. Prosty błąd teraz i Iwaldo Gomes w próbie. Muszą znaleźć te luki w obronie futsaleszną. Douglas wyszedł bardzo ofensywnie. Iwaldo Gomes, Silva i gol! Davinson Silva, bramka kontaktowa. Goście po tej dobrej rundzie, przynajmniej poprawnej rundzie jesiennej, mieli na pewno nadzieję, że szybko zapewnią sobie utrzymanie. Teraz Dominik Solecki, dobra sytuacja i gol! Dominik Solecki, doświadczenie w tej akcji nie zawiodło. Douglas próbuje też znaleźć jakąś lukę. Douglas i tylko słupek, ale to uderzenie mogło się podobać i szukają na pewno jakiejś szansy do kontrataku. Goście, Jakub Konkol, uderzenie, tym razem poprzeczka. Teraz Łapigrowski w opałach i przewinienie po tym kontakcie Douglasa Ferreiry. Sergio Monteiro, ale Douglas, który już uniósł w geście triumfu rękę, ale Nel Charrier pospieszył się z wyjściem. Charrier czy Monteiro, czy będzie teraz skuteczniejszy, ale w podobny sposób Monteiro próbował znaleźć lukę. Teraz szansa Sergio. Wojciechowski pierwszy raz na parkiecie, uderzenie, słupek i nie był w stanie już Rafał Łapigrowski jednak wybić tego strzału. Dzisiejsi goście, Team Lemborg, to zespół, który okupuje przez tą serię porażek i teraz jest sygnalizowane uderzenie i gol dla zespołu Teamu Lemborg. Sergio Monteiro, świetne uderzenie, to potrafi bardzo szybko stworzyć dobrą, dogodną sytuację. Tym razem Konkol źle obsłużył. Davinson Gomes i czy tam było zagranie ręką Jakuba Konkola. Z bliższej odległości będzie w stanie również zatrzymać. Davinson Silva i pewnie gol! 4-3 na leszczyńskim trapezie. Goście doprowadzają do kontaktu. 10 sekund jeszcze, powalczą o uderzenie goście, ale świetnie Wojciechowski przeczytał to i gol! Sebastian Wojciechowski na 2 sekundy przed końcem pierwszej połowy. Dużo było analizy po tym spotkaniu, szczególnie tym wysokim przegranym. No i wydawało się, że start rundy jest dobry. Teraz Wojciechowski przed szansą. Wojciechowski wystawia futsalówkę i strzał Rejmunda Siecli po kolejnej asyście w tym sezonie Sebastiana Wojciechowskiego. Ten mecz dominują. Ten mecz jest pod dyktando właśnie ekipy Tomasza Cznadla. Teraz Wojciechowski popełnił błąd, ale naprawił go i Wojciechowski słupek. I w ostatniej chwili był w stanie jeszcze Jakub Formela zainterweniować. Wojciechowski w próbie przepchnięcia się, Silva zmuszony do takiego dość dużej straty. Gol! Albert Betowski po raz kolejny w tym sezonie. Wracamy do kolejnej akcji i gol! Świetne uderzenie teraz zawodnika z numerem 7, Krzysztof Witkowski, zaskakuje defensywę. Gej ma lepszy futsal leszno. Okazało się lepsze od Teamu Lemborg. Lemborg na pewno rozgoryczony.